plebiscytu, który cieszył się bardzo wielkim zainteresowaniem. Michał Domański, piłka nożna. Julia Gancarz, pływanie. Nikola Graniczka, karate. Bartosz Polak, modelarstwo. Klaudia Puła, szermierka. Wiktoria Raś, lekka atletyka. Hubert Skuciński, piłka ręczna. Piotr Urban, szermierka. I Sebastian Uzar, karate. Wszystkim nominowanym serdecznie gratulujemy i życzymy im wielu sportowych sukcesów i jak najlepszych wyników. A do wręczenia nagrody w tej kategorii zapraszam teraz panią Iwonę Żyłę, która jest dyrektorem Agencji Wydawniczo-Reklamowej Corso w Mielcu. Zapraszam bardzo serdecznie. Dobry wieczór wszystkim. Miło mi poinformować, że talentem roku 2004 została młoda, utalentowana zawodniczka Ikara Mielec, Julia Gancarz. Trenera roku. Pozwolę sobie także przeczytać nominowanych w tej kategorii. Są to Janusz Białek, piłka nożna. Grzegorz Goryczka, modelarstwo. Marzena Kulik, lekka atletyka. Roman Murca, siatkówka kobiet. Zbigniew Żola, szermierka. Lesław Lechociński, szermierka. I Antoni Żuraw, piłka nożna. Wszystkim także naszym tutaj nominowanym gratulujemy tych nominacji. Życzymy, aby w pracy trenerskiej osiągali jak największe sukcesy i żeby byli po prostu zadowoleni z osiągnięć swoich wychowanków. Proszę Państwa, w tej kategorii wyróżnienie trener roku nagrodę wręczy pan Edward Tabor. Zapraszamy bardzo, pan Edward Tabor, zastępca redaktora naczelnego tygodnika regionalnego Corso w Mielcu. Dobry wieczór Państwu. Trenerem roku został szkoleniowiec PTG Sokoła Mielec i SKS Radomyśl Wielki. Jego podopieczni od lat zdobywają medale na arenach ogólnopolskich, a w roku 2014 tak się złożyło, że te sukcesy zaczęli odnosić także na arenach międzynarodowych. Zakończyło się to złotym medalem Mistrzostw Europy Kadetów w Szermierce. Trenerem roku 2014 został Zbigniew Żola. Trener roku Zbigniew Żola. Gratulacje. Proszę Państwa, także nagroda od pana starosty Zbigniewa Tymuły, którą wręczy pan asystent Krzysztof Babiarz. Zapraszamy. W imieniu starosty Zbigniewa Tymuły chciałem serdecznie pogratulować przede wszystkim tej owocnej pracy z naszą młodzieżą. Życzymy również na przyszłość takich wspaniałych wyników. Mamy nadzieję, pan pewnie także taką nadzieję żywi, że oprócz tych sukcesów na niwie młodzieżowej kiedyś przyjdą też te sukcesy na niwie seniorskiej. Oby. Trenerem roku, w tym roku. Wszystkim tym, którzy pracują, którzy mają swoje osiągnięcia, których zawodnicy reprezentują Mielec, serdecznie gratuluję. Chciałem pogratulować przede wszystkim tym wszystkim, którzy oddali na mnie głosy. Czas na szczególny moment naszego spotkania. Nagroda specjalna Gali Mieleckiego Sportu. Statuetkę zapowiem w tej chwili ja, kto otrzyma, ale mam taką prośbę, abyśmy uzbroili się w cierpliwość. Zaprosimy laureata tutaj na scenę. I w tym czasie będziemy mogli obejrzeć kilka slajdów tutaj, które będą się zmieniały na rzutniku, tak żeby sobie zobaczyć, ewentualnie przypomnieć, jak ta osoba wyglądała wcześniej. Otrzymuje pan Roman Murca. Zapraszamy bardzo na scenę. Absolwent Technikum Drogowego, a następnie Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Jako zawodnik awansował z AZS Wrocław do drugiej ligi. Potem jako grający trener występował w Czarnych Radą. Potem wyspecjalizował się w prowadzeniu żeńskich drużyn.
Najpierw była to Radomka Radom, a od 1984 roku Stal Mielec. Z zespołem z Mielca w roku 1992 i 1994 zdobył brązowe medale Mistrzostw Polski. Potem pracował w Bielsku-Białej, zdobywając złoty i brązowy medal. A w roku 1997 powrócił do Mielca i zdobył kolejne medale brązowy i srebrny. Później pracował z zespołami z Warszawy, z Piły, Poznania i Łańcuta. W 2007 roku znowu wrócił do Mielca i następnie dalej pracował w Biłgoraju i w Ostrowcu Świętokrzyskim. Trzeci powrót do Mielca nastąpił w roku 2013, gdy przyjął propozycję pracy w nowym klubie żeńskiej siatkówki, powstałym po degradacji z Ekstraklasy i upadku zespołu KPSK Stal Mielec. Wręczy dla pana Romana Murdzy Bogdan Rojkowicz, prezes Agencji Wydawniczo-Reklamowej Corso. Zapraszamy na scenę. Przynajmniej mnie i chyba większości kojarzy z dziewczynami, fantastycznymi dziewczynami, ale ten tytuł, który dzisiaj z Corso chyba to był, który dzisiaj został przypomniany, babski trener, to jest strzał w dziesiątkę. Gratuluję serdecznie. Wielkie gratulacje dla pan, a dodatkową nagrodę wręczy pan Edward Tabor. Jest to nagroda od redakcji tygodnika Corso, Encyklopedia Miasta Mielca w czterech tomach, autorstwa pana Józefa Wicka. Gratulujemy bardzo. Szanowni państwo, i teraz jeszcze niespodzianka ufundowana przez cukiernię Weryński i przez panią Magdalenę Weryńską Zarzecką, która właśnie wjeżdża. Wielkie brawa. Tę niespodziankę włożą zawodniczki pana trenera. Oddaję mikrofon. Dziękuję bardzo. Powiedzcie państwu naprawdę wiele co powiedzieć. Naprawdę? No! No może troszeczkę. Widziałem. Ale Mikołaj musi być tu. Dlaczego? No jak się melifery zepsują, to kto będzie ciągnął sanie? Uważaj sobie. Uważaj. Spójrz, widzisz? Mnie, a jak nie, to ciebie. Satelity w kosmosie obserwują. Mikołaja dlatego, że Mikołaj się zacęt to kręci przy dzieciach. Oho! Mikołaju, mamy gościa! Krzyżacy? Też z Niemiec, ale to nie Krzyżacy! Kurier z DHL-u. Zobaczcie, co przyniósł. Co może przynieść kurier? Kurier. I Mikołaj listy dostał. Masz trzy nowe wiadomości. Co tu mamy? Jajku, kiła. Dobra. Mikołaj pięknie dostał. Ładnie. Chudo wyszło. Fotosop. Od kogo to? Komenda policji w Mielcu. A ci czego chcą? Trzy suwy, albo prezenty. Za co te trzy suwy? No za zdjęcia. No to przecież sam te fotoradary kupiłem, no. Przynajmniej działają. Co ten drugi, co ten drugi? Gimnazjaliści proszą o testy. Testy? No. Matma Polski? Ciążowe. Bo się trochę program nauczania zmienił. Trzeci. Podziękowanie! Bardzo dziękuję za pracę w Brukseli, Donald. No ładnie. Ale jesteś lukiem. O-o. Bardzo dziękuję za pracę w Brukseli dla Donalda, Jarosław. No nie. Bardzo ładnie. No. A co to? Czapka. Na dwie głowy? Dla bliźniaków. Czytaj. Drugi. Dawaj. Okej. O, zapalniczka. Uważaj, ktoś tam gaz przesłał? Jest liścik. Ostrożnie. Pilnie wymienię na jabłka. Władimir.
zwłoce, co tu? Mikołaju, mamy gościa! O słowie! Gorzej! Urząd Skarbowy! Jezus Maria, Urząd Skarbowy? Mamy jakieś faktury? Nie! Paragon! Też nie! Faktury! Ty, no nie mamy faktur, nie mamy paragon, nawet więcej, bo jogurt tak nie mamy! To co my mamy? Mamy problem. Ciekawe, kto na nas doniósł. Pewnie ten staroletni jaś. Ja pierdzielę siedzi. Teraz do dziesiątki sportowców Mielca 2014 roku zaprezentuję teraz wszystkich nominowanych w tej kategorii. Proszę o cierpliwość, bo było ich wielu, ale postaram się w miarę szybko przeczytać, a następnie będziemy wręczać wyróżnienia nagrody. Nominowani: Angelika Augustyn, Rafał Augustyn, Edward Wurek, Paulina Busiak, Adrian Cacoń, Maksymilian Cerwich, Bartosz Ćwik, Sebastian Duda, Katarzyna Galica, Krystian Gettinger, Jakub Gawryś, Rafał Gliński, Klaudia Hul, Małgorzata Jacher, Sebastian Janusz, Barbara Kantorowska, przepraszam, Bartosz Kaźmierski, Damian Kostrzewa, Kamil Kościelny, Lech Kowalski, Damian Krzysztofik, Wojciech Lubieniecki, Magdalena Łączak, Kamil Raduli, Daniel Rżany, Katarzyna Słomba, Joanna Święch, Paulina Wilaszek, Paweł Wilk, Katarzyna Zdziebło i Dawid Zaskarski. Wszystkim nominowanym serdecznie gratulujemy, życzymy wspaniałych sukcesów, jak najlepszych wyników. A do dziesiątki, do najlepszej dziesiątki sportowców Mielca 2014 roku zapraszam teraz pana prezydenta miasta Mielca, pana Daniela Kozdębel. Witam państwa serdecznie, bardzo się cieszę, że mamy okazję pomimo tylu obowiązków, nawet dzisiaj, nawet na weekendzie, do tego, aby spotkać się w takim gronie. Przede wszystkim chciałbym podziękować tygodnikowi regionalnemu Corso za to, że decyduje się podjąć takie działania, które wyróżniają to środowisko i tę aktywność w naszym mieście. Myślę, że taka działalność jest nam bardzo potrzebna i bardzo za to dziękuję. Myślę, że w tej dziedzinie widzimy, że taka aktywność jest nam bardzo potrzebna. Chciałbym za chwilę mieć możliwość pogratulowania wszystkim tym sportowcom, którzy często przezwyciężają sami siebie, aby osiągać takie wyniki, jakie w tej chwili są im dane. Jeśli chodzi o sam sport, myślę, że to nie jest miejsce, abyśmy dyskutowali o wszystkich problemach, które mamy w tej chwili ze sportem, ale jedną rzecz chciałbym tutaj przedstawić, jedną rzecz zadeklarować. Kiedy kandydowałem na to stanowisko, podkreśliłem, że sprawy związane ze sportem będą dla mnie istotne. W tej chwili, również wczoraj, z naszym działem finansowym, z naszą panią skarbnik, pracowaliśmy już nad budżetem cały dzień praktycznie. Jesteście państwo w tej chwili pierwszą grupą, której przekazujemy te informacje, że środki, które są przeznaczane na sport, między innymi na stypendia dla sportowców, razem z uwagami, które zostały zgłoszone, z propozycjami, które zostały zgłoszone przez poszczególnych radnych, przedkładamy w tej chwili do budżetu i akceptujemy. Jeżeli środki te przejdą akceptację naszej Rady Miasta, no trzeba powiedzieć, że będzie to istotny wzrost środków na rzecz sportu. To chciałem przekazać w tym momencie. Plebiscytu. Miejsce dziesiąte. Paulina Wilaszek, szermierka SKS Radomyśl Wielki. Zapraszamy. Paulina Wilaszek, brązowa medalistka Mistrzostw Polski, kadetek, szpadzie, reprezentantka Polski na Mistrzostwach Europy i na Puchar Europy kadetek. Pani Paulino, będą pytania. Zajmując miejsce w tej dziesiątce najlepszych sportowców, została pani także sportowcem miasta Radomyśl Wielki i stała się pani także ambasadorem
tego miasta, czyli Radomyśla. Jest wiele różnych dyscyplin sportowych. Dlaczego właśnie szermierka? W sumie wydaje mi się, że to jest najciekawszy sport i zainteresował mnie ogólny jego poziom trudności i chyba to wszystko. Dziękujemy bardzo. Kamil Raduli, piłka nożna FKS Stalmielec. Zapraszamy. Chyba nie ma pana Kamila. To prosimy trenera, jeżeli jest trener, tak? A jest pan. Zapraszamy. O, tutaj jest. Gratulujemy bardzo. No i takie pytanie, które miało być skierowane do Kamila. Nie ukrywam, że wielu z nas ma duży problem z jego nazwiskiem, z czytaniem. Ja 3 dni się uczę i dalej nie mogę się nauczyć, a to prawdopodobnie jest proste. Natomiast kiedy pierwsza liga? Paulina Buziak, kłód sportowy Sokół Mielec. Zapraszamy. Szanowni Państwo, gratulujemy bardzo Pani Paulinie. Powiem tak, że chód sportowy to jest taka dość specyficzna, także pewnie jak każda dyscyplina sportowa, trudna, wymagająca pamięci, techniki. Nie widać tego, 11 lat sam chodziłem. Ale to było dawno i już nieprawda. Pani Paulino, jeżeli chodzimy, wiadomo, technika, trzeba pamiętać o tym, żeby, myśmy mówili, żeby nie skusić, ale żeby po prostu nie łamać tych przepisów, żeby nie podbiegać. Jest pani właścicielką kolekcji złotej jakiejś, z tego co słyszymy od pana Edwarda. Czy pani tę ilość medalową potrafi nam określić? Ojej, trochę ciężko. Myślę, że to jest około 30 medali mistrzostw Polski. W sumie wszystkich. Złotych, srebrnych i brązowych. Czyli parę kilogramów jest. Jedno brawo. Miejsce 7. Damian Kostrzewa, piłka ręczna, PGE Stal Mielec. Pana Damiana nie ma wśród nas. Nie mógł się z nami spotkać, ponieważ uległ kontuzji. Jest rehabilitowany w tej chwili w Gdańsku, tam gdzie mieszka. Wróci do gry za kilka miesięcy. 6. Katarzyna Zdziebło, lekka atletyka LKS Stal Mielec. Zapraszamy. Jest Katarzyna. Katarzyna, złota medalista halowych mistrzostw Polski, juniorek w chodzie sportowym na 5 km. Lenin mistrzostw Polski w chodzie na 10 km. Zdobyczyni 11 miejsca na lekkoatletycznych mistrzostwach świata juniorek w Stanach Zjednoczonych. To bardzo daleko. Pani Katarzyno, zapytam przewrotnie. Proszę powiedzieć, jak daleko trzeba iść, żeby tak daleko zajść. Jeśli chodzi o treningi, oczywiście. No powiem szczerze, że trzeba trochę trenować, no ale to jak w każdym sporcie. I bez pracy nie ma wyników. No chyba to wszystko. Dziękuję. Wielkie brawa, oczywiście trzeba pracować. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, gratulując kolejnej osobie, miejsce 5. Będzie to siatkówka, 6. Mielec, Katarzyna Galica. Zapraszamy. Katarzyna Galica jest kapitanem czołową zawodniczką drużyny siatkarek UKS, 6. Mielec, która awansowała do 2. ligi. Gratulujemy pani Katarzyno. Krótkie pytanie, jakie nadzieje? Z tego co słyszymy, to oczywiście mistrzostwo. No awans na pewno do 1. ligi. Tutaj mamy bardzo duże chęci na to. Myślę, że w najbliższym czasie to się stanie. To... Oczywiście
wszyscy razem życzymy. Ostatni awans do drugiej ligi pokazał, że potrafimy. Myślę, że jeżeli znajdą się na to środki i chęci, to wszystko przed nami. Powiem tak, że wszystkie zawodniczki nasze są. Tak, oczywiście. Tym bardziej. Gratulujemy tej nagrody. Wszystkiego dobrego. Katarzyna Galica. Proszę Państwa, na miejscu czwartym Rafał Ugliński. Piłka ręczna PGE Stal Mielec. Zapraszamy bardzo serdecznie. Kapitan drużyny PGE Stal Mielec, która zajęła pełne miejsce w rozgrywkach męskiej superligi piłki ręcznej. Bardzo zapraszamy pan Rafał. Panie Rafale, gratulujemy. Mistrzostwa się odbywają w tej chwili. Jakie wizje dla pana kolegów? No cóż, jutro Szwecja i miejmy nadzieję, że będzie zwycięsko. Oby bez honoru. Wszystko w rękach kolegów na boisku. Natomiast gratulujemy jeszcze raz tej nagrody. I miejsce trzecie, pan Damian Krzysztofik, piłka ręczna. Będzie jest tam, zapraszamy pana Damiana. Wychowany klubu reprezentant Polski. Mógłbym to pytanie powtórzyć. Gratulujemy panie Damianie. Oczywiście tak samo to pytanie o mecze reprezentacji jest jakby podobne. Natomiast, jeśli chodzi o wzrost, panie prezydencie, zawsze nasi ręczni piłkarze górowali tam. Ile razy żeśmy się spotykali, to no, dlatego mówię, są potężni. Czyli spotykamy się na finale mistrzostw w tej chwili, jeśli chodzi o naszą reprezentację? No, mam nadzieję, że tak. Trzymamy za słowo. Kto jak kto, ale zawodnicy nie zadajemy. Gratulujemy wszystkiego dobrego. I proszę Państwa, miejsce drugie, łącze bilateralne, Wojciech Lubieniecki, Czernierka, PTG Sokół 1893 w Mielcu. Zapraszamy. Wojtka nie ma, ponieważ, ale mamy jakieś informacje prawdopodobnie. Na razie niestety nie ma żadnych informacji, bo łącza zaowocą. Mamy mamę za to. Mamy mamę, która odbierze nagrodę wyróżnieniem. Pytanie do mamy oczywiście. Pani Elżbieto, syn przepraszam, robi karierę międzynarodową, jeśli chodzi o sport, ale to powoduje pewnie takie komplikacje, że za często go pani nie ogląda w tej chwili. Nie, wręcz przeciwnie, ja jako sponsor, a ty jako mama, jeżdżę z nim bardzo dużo, także ja praktycznie z synem każdy weekend jest poza domem. Wyjątkowo dzisiaj tylko dlatego jakoś chciałam być tutaj na gali, a syn już musiał startuje i mam nadzieję, że z sukcesem. Proszę Państwa, powiem, że spaliło się moje pytanie, które chciałem zadać, bo chciałem się zapytać, kiedy jakieś wspólne wczasy z synem może gdzieś, ale cały czas jeżdżę po zawodach, w związku z tym na okrągło. Jeśli chodzi o wakacje, to syn już jest w tym wieku, że niechętnie z mamusią. Pozdrawiam z okazji. Bardzo dziękuję w imieniu syna za przyznanie tej nagrody, a będąc tu chciałam powiedzieć, że nie byłoby wyników, nie byłoby nagrody i nie byłoby w ogóle tej sekcji szermiarzy, gdyby nie trener Zbigniew Żola. Także panie Zbyszku, bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, doszliśmy do najważniejszego, tego pierwszego miejsca. Pierwsze miejsce. Chód sportowy Sokół Mielec. Rafał Augustyn. Zapraszamy. Złoty medalista mistrzostw Polski seniorów w chodzie na 50 km. Brązowy medalista kolorów mistrzostw Polski na 5 km. Brązowy medalista letnich mistrzostw Polski na 20. 9 miejsce na mistrzostwach Europy w chodzie na 50. Gratulujemy bardzo. Dodatkową nagrodę dla zwycięzcy plebiscytu w imieniu marszałka województwa podkarpackiego, pana Władysława Ortyla, wręczy rzecznik prasowy marszałka, pan Tomasz Lejko. Zapraszam.
chciałem Rafałowi bardzo serdecznie pogratulować i w tym miejscu chciałem powiedzieć, pamiętając jeszcze z czasów, kiedy pracowałem jako dziennikarz, Rafał to jest w 100% profesjonalista w każdym calu. I myślę, że przy takiej okazji warto to powiedzieć, że każdy młody sportowiec, który marzy o wielkiej karierze, powinien poznać całą historię Rafała od tego momentu, od kiedy zaczął, do czego doszedł, jak do tego doszedł, jakimi drogami. Także myślę, że tutaj dzisiejszy wynik plebiscytu jest jak najbardziej uzasadniony. Właściwy człowiek na właściwym miejscu. Wielkie brawa. I pragnę w imieniu organizatorów podziękować Państwu za udział w tym wydarzeniu. Jednocześnie zapraszam w tej chwili na scenę wszystkie osoby, które zostały nagrodzone. Zapraszam wyróżnionych, jeśli chodzi o talent roku i trenera roku. Natomiast 3,45-3,32 to ten wynik, który chcemy złamać najlepiej. W związku z powyższym mam dwa pytania, jedno mniej poważne, a drugie takie bardziej poważne. To pierwsze, mniej poważne, to proszę powiedzieć, w jakim czasie będzie pan do Rzeszowa. Do Rzeszowa? Ile mamy? 70. No bo ja to zawsze mierzyłem sobie z domu, miałem więcej trochę rodzinnego. Powiedzmy... Z pobózką czy bez? Busem! No to można się wyrobić 40-50 minut. A jednocześnie drugie pytanie, takie bardziej natury tej osobistej, ale też takiej związanej z trenowaniem. Mnóstwo treningów, wiele pracy. Wydaje mi się, że pewnie jest to tak, że całe życie to jest jeden wielki trening. Łącznie z samą logistyką, ze wszystkimi sprawami, które trzeba jakby obmyśleć i ustawić, żeby po prostu się nie zgubić. W związku z tym, ile to kilometrów dziennie trzeba ćwiczyć, aby wybrać się na ten maraton? To ja może powiem tak, no tutaj akurat do tego dystansu trzeba bardzo dużo przemierzyć w życiu i bywa, że jest to 45 dziennie. To jest taki trening maksymalny. Akurat teraz wróciłem z obozu w Rzymie, w takim ośrodku militarnym Gwardii Finansa i tam taki trening wykonywałem. 35, 45. Nie wykonujemy 50 km, ale no, na tym dystansie już po prostu z rozgrzewką wychodzi nawet ponad 50. Jeszcze korzystając z tej okazji, chciałem bardzo podziękować wszystkim Państwu, panu prezydentowi za wręczenie mi tego pięknego trofeum, za głosy czytelnikom Corso, po prostu tego tygodnika. Kilka razy udawało mi się stanąć tutaj w tak zacnym gronie wielu sportowców, również wszystkim sportowcom. Gratuluję ich wyników. I pragnę w imieniu organizatorów podziękować Państwu za udział w tym wydarzeniu. Jednocześnie zapraszam w tej chwili na scenę wszystkie osoby, które zostały nagrodzone. Zapraszam wyróżnionych, jeśli chodzi o talent roku i trenera roku. I pragnę w imieniu organizatorów podziękować Państwu za udział w tym wydarzeniu. Jednocześnie zapraszam w tej chwili na scenę wszystkie osoby, które zostały nagrodzone. Zapraszam wyróżnionych, jeśli chodzi o talent roku i trenera roku.